Bory Tucholskie to jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce. Obejmuje on obszar o bogatych tradycjach związanych z lasem, który jest naturalnym dobrem tej ziemi. Różnorodny świat roślin i mikroorganizmów oraz zrównoważona gospodarka leśna sprawiły, że Bory Tucholskie zyskały miano Światowego Rezerwatu Biosfery. Na północnym krańcu województwa kujawsko-pomorskiego, w sercu Borów Tucholskich, znajdują się Śliwice. Chociaż od pierwszej lokacji w tym regionie minęło już 750 lat, to dzisiaj mieszkańcy pomimo rozwoju swojej miejscowości nie zapominają o tradycji i lokalnych zwyczajach. Śliwicka ziemia nie tylko łączy pokolenia, ale także jest idealnym miejscem do wypoczynku i rekreacji. Każdego lata gminę odwiedzają turyści z różnych stron Polski. W tym czasie odbywa się wiele imprez. Niektóre z nich na stałe wpisały się w coroczny kalendarz wydarzeń. Zawsze w czerwcu do Śliwic przyjeżdżają orkiestry dęte z różnych stron Kujaw i Pomorza. Muzycy biorą udział w festiwalu noszącym imię Leona Landowskiego, kompozytora i aranżera, który tutaj się urodził. Tego dnia w miejscowym amfiteatrze słychać znane przeboje w wykonaniu orkiestr dętych. W gminie Śliwice jest wielu hodowców i miłośników koni. Od kilku lat organizują oni piknik koniarzy, który gromadzi nie tylko właścicieli tych zwierząt, ale także sporą publiczność. Na tę imprezę przyjeżdżają także zaproszeni goście, by zaprezentować swoje jeździeckie umiejętności. Piknik to również ciekawe zawody w powożeniu zaprzęgami. Bory Tucholskie to idealne tereny do wypoczynku. Mnóstwo tu lasów i jezior. Nie brakuje miejsc dla wędkarzy. Ci, którzy lubią rywalizację, mogą sprawdzić swoje wędkarskie umiejętności, m.in. nad jeziorem w Lińsku. Na coroczne zawody przyjeżdżają wędkarze z różnych stron regionu. Liczącą prawie 6 tysięcy mieszkańców gminy Śliwice tworzy 17 sołectw. To właśnie ich mieszkańcy kultywowali zwyczaje i tradycje przekazywane od pokoleń. Dzisiaj jest to wielkie dziedzictwo tej ziemi, które odnajdujemy w publikacjach, ale także imprezach przybliżających tradycje i obyczaje. Mieszkańcy sołectw lubią też rywalizację. Okazją do tego jest m.in. sołtysiada. Co roku gromadzi ona przedstawicieli poszczególnych miejscowości, którzy biorą udział w niecodziennych konkurencjach. Jak zawsze kibicują mieszkańcy i zaproszeni goście. Chociaż Bory Tucholskie charakteryzują się słabą jakością gleb, to od dawna ludzie zajmują się tutaj rolnictwem. Dożynki to jeden z nielicznych dni w roku, kiedy rolnicy wspólnie wychodzą w barwnym korowodzie na ulicę, a domy gospodarzy przystrojone są nie tylko kwiatami. Uczestniczą oni w nabożeństwie dziękczynnym, wtedy też przynoszą do kościoła dary będące zbiorami z lasów, pól i sadów, które symbolizują obfitość. Sołectwa przygotowują również wieńce dożynkowe, biorące udział w konkursie. Mijające dekady zmieniają oblicze polskiej wsi, która każdego roku staje się nowocześniejsza. Coroczne święto plonów uświadamia również, że to właśnie ziemia jest naszą żywicielką. Przywiązanie do tradycji w tym regionie jest bardzo duże. Widać to szczególnie w kulinarnym dziedzictwie tej gminy. Panie zrzeszone w kołach gospodyń wiejskich z okazji świąt wielkanocnych i Bożego Narodzenia przygotowują niecodzienne wypieki i dania. Konkursy kulinarne organizowane w Śliwicach stanowią dobrą okazję do prezentacji przepisów przekazywanych od pokoleń. Gmina Śliwice w ostatnich latach stawia na intensywny rozwój. Świadczą o tym inwestycje realizowane ze środków Unii Europejskiej.
Priorytetem jest modernizacja i budowa dróg lokalnych, która ma poprawić komunikację, a tym samym bezpieczeństwo mieszkańców. Śliwice zapewne znane są na turystycznej mapie województwa kujawsko-pomorskiego. Zobowiązuje to do rozbudowy odpowiedniej infrastruktury. Od niedawna funkcjonuje tu Centrum Turystyczno-Kulturalne. To właśnie w amfiteatrze odbywają się najważniejsze plenerowe imprezy organizowane każdego roku. Ważne stało się także zagospodarowanie plaż. Najczęściej odwiedzają je wczasowicze, którzy teraz mogą korzystać z nowych pomostów, ławek, przebieralni i parkingów. W gminie nie brakuje również zaplecza sportowego. Młodzież oprócz orlików może korzystać z wielofunkcyjnego boiska w Śliwiczkach, które oddano do użytku we wrześniu 2014 roku. Gmina, chociaż niewielka, to zapewne bogata w historię, tradycje, a także przedsiębiorczość. Świadczą o tym miejsca, które przetrwały do dzisiaj i są symbolem 750-letniej historii. To właśnie tutaj rozpoczęły się dzieje parafii miejscowości Śliwice. W 1830 roku zbudowano murowany kościół, który stanął na miejscu XIII-wiecznej drewnianej świątyni. Ostateczny neogotycki kształt nadano jej na początku XX wieku. Przy kościele znajduje się ponad stuletnia grota, zbudowana dla upamiętnienia objawień Matki Bożej w Lourdes. Jest ona wykonana z niezwykłych materiałów. Do jej architektury nawiązują także unikatowe nagrobki na śliwickim cmentarzu. Dzięki swojej wyjątkowości zostały one wpisane do rejestru zabytków i wyróżniają tę nekropolię w skali całego kraju. Obchodzone w 2014 roku śliwickie uroczystości jubileuszowe zakończyło symboliczne zamknięcie kapsuły czasu. Skrzynia została wypełniona przedmiotami z dzisiejszej epoki. Ideą tego przedsięwzięcia jest to, aby pozostawić przyszłym pokoleniom ślad historii tworzonej przez mieszkańców tej gminy leżącej w sercu Borów Tucholskich.